Dobrze, możesz wypuścić. Co tu się dzieje, proszę pana? Ósmy. Ósmy. I na tym zakończmy. No i dzień dobry państwu. Kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj wyjazd na rybki na starą tatową wodę. Ale ku niespodziance, razem z tatą. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek. Postanowiliśmy wybrać się na wodę, na którą on kiedyś jeździł za młodych lat. Może trochę nam o tym opowie. Ale w międzyczasie ja też mam jeden temat do ogarnięcia. Marcin z kanału Go Fishing Norway prosił mnie o omówienie tematu rodpoda. Także przy okazji, jak będziemy tutaj przy pomocy naszych specjalnych przynęt szukać przede wszystkim karasi, dowiemy się, o co chodzi z tym rodpodem. A więc jedziemy z koksem. Zapraszam. A więc punkt pierwszy. Co to jest rodpod? Nie do ciebie gadam. No, punkt pierwszy, po raz kolejny. Co to rodpod? Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Z angielskiej nazwy. Rod. Rod to wędka. Pod to już chyba nazwa z polskiego. Pod roda, czyli pod wędkę. Wymiar opakowania w granicach 70 na niecałe 30 cm. W środku fajny komplecik. Rurki, pierdoły i tak dalej. Kiedy go stosować? Kiedy to ma sens? Między innymi kamieniste, gdzie nie kamieniste jakieś brzegi, gdzie nie da się wbić tej podpórki, przydaje się. Albo pomosty, takie jak tutaj, gdzie jest też problem z wbiciem podpórki po prostu. Wtedy to się potrafi przydać. Z czego się składa taki rodpod? Klamatów od cholery niestety. Jakieś takie hajzole. Ale najważniejszy jest dla nas ten element. Regulowany w kilku pozycjach, możemy ustawiać sobie pod różnym. Pozwala nam na różne, różnorakie ustawienia. Wyżej, niżej, bardziej płasko i tak dalej. Ale które ustawienia są najważniejsze, to już zaraz wam powiem. Przejdźmy teraz do konkretów. Na dwóch girkach, czy na jednej centralnej? W teorii do lekkiego łowienia wystarczy nam na jednym trójnogu, ale potrafi być to stosunkowo niestabilne. Też kumpel poradził mi wejść na podwójnych girach z dobrym, ważnym faktem. Wiele punktów regulacji. Co to robi? Przy takim siedzeniu na pomoście fajnie jest w takich punktach zaprzeć sobie nóżki o drewno, żeby ryba nie poszła nam razem ze wszystkim do wody. Drugie, fajny motyw rozstawiania tego, zwiększania długości pomoże nam w wielu, wielu sytuacjach. Dodatkowo możemy sobie w tym modelu akurat jeszcze podregulować o gdzieś tu, odległości, to niżej, to wyżej i tak dalej. No naprawdę masa punktów. I to jest dosyć ważne, na co mi zwrócił uwagę kumpel, który mi doradzał przy zakupie tego, żeby szło wyregulować nóżki tak, że zapieramy się gdzieś o deski i wszystko stoi naprawdę, naprawdę stabilnie. Zobaczymy, jak się to dzisiaj sprawdzi. Także mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Zwróćcie uwagę po prostu na punkty regulacji rozstawu nóżek, tak jak i samej długości, bo nie wiadomo kto jakie ma wędki. Potrafi mieć to spore znaczenie i ewentualnie jeszcze zwróćcie uwagę tutaj na te, jak macie podparcie pod kije, żeby miały odpowiednie wycięcia pod plecionkę czy żyłkę. I tutaj, czy warto użyć sobie sygnalizatorów? Ja bym powiedział, jak najbardziej. Nie są one konieczne, te sygnalizatory, ale nie przychodzi nic tutaj w komplecie. Trzeba też wziąć to pod uwagę, że będziecie musieli dokupić wszystkie podpórki, sygnalizatory i nie da się użyć zwykłych ping-pongów.
nie za bardzo chcą tu działać, nie za bardzo pasują pod sygnalizator. Trzeba mieć te całe swingery, jak to nazywają. A więc jak mamy już rodpodzika, wszystkie podpóreczki, czujniczki, swingerki, mamy kolejny plus. Jak jesteśmy na czujnikach, a mamy kiepskie dojście do miejsca, możemy spokojnie zostawić sobie wędki. One będą darły mordę, że jest branie. A teraz nic, muszę się wziąć i iść dziadkowi podszykować zanęty, przynęty i w ogóle dzisiaj pojedziemy tak bardziej czosnkowo. Czekaj, dobra. Magiczny plecaczek. Ja muszę to znowu założyć. Dobra, mistrzyniu, najpierw powiedz ładnie dzień dobry, żeby nie było. Dzień dobry, witam wszystkich uniżenie. Na wielkim łowieniu z moim synkiem. Jestem Jan, nie Jasiu i żadnych kawałów na ten temat. Sławku, ojciec. I teraz będę próbował dorównać temu, co go uczyłem. Bez przesady. Bez przesady. Temu, co go uczyłem, będę próbował dorównać, bo mi wychodzi powoli, że się jajko już zrobiło mądrzejsze od kury. Dobrze. Zrobimy ci zanętkę, ale najpierw... Wiesz co, kukurydza, nie taka byle jaka. No. Mój przepis, niuchaj. Co czujesz? Prawie jak kiełbasy na Wielkanoc, panie, taką niewędzone, ale czosneczkiem podjeżdża. No, to by tak nie śmiałby, ale chętnie by spróbował sam. Generalnie łyżka miodu do ciepłej wody i dwa ząbki czosnku skrojone na drobno. Zostawione na 24 godziny. Dzięki temu, że jest ciepła woda, ona szybciej przechodzi i ten miód ładnie puszcza. I teraz uwaga, niespodzianka, też wędkarski patent. Czy pan wie, co to są za białe kawałeczki tutaj w tych robalach? Dodajesz coś od siebie do tego sosu? Wiesz, co mam na myśli? Nie sądzę, że są to płatki migdałowe. To by na czosnek mi wyglądało. Ale trolą teraz te robaki. A, no właśnie. Czyli dzisiaj na grubo, na czosnkowo, ale klasycznie. Mamy dwa pudełka czerwonych, słoik kukurydzy. W białych, jak pan widzi... Też czosneczek. Też czosneczek pływa w białych. Także wszystko dzisiaj będzie zaciągać czochem. I ostateczny składnik naszej zanęty to oprócz tego, że gruba frakcja gdzieś tutaj w torbie jeszcze... Byle jaka tam zanęta, ale tu jest najważniejszy mój składnik, jaki ja mieszam zanęty, oprócz grubej frakcji. To jest chlebek tostowy, proszę pana, przetarty normalnie w łapkach, cały bochenek i do tego paczuszka, cała paczka czosnku granulowanego. Czyli nie ma dzisiaj nic, co by nie trzepało trochę. Co? Będziemy śmierdzieć jak w kebabie. Dobra, umieszamy ci zanętę, damy ci na spławiczek od razu jakiegoś czerwonego robaszka i panie, ścigaj je tutaj. Dobrze.
jak na mój ślep, to miałeś przed chwilą chyba skubnięcie. A mój jest bez przynęty, ja na razie go będę wyważał, tak... Ale patrzę, czy się ustawia, rozumiem. Weź się, zupełnie blisko ten sławika, bo tak to tutaj jeszcze będziesz miał, tu jest płytko. O, patrz. Dobrze. Czyli jest wyważony w miarę na zero. Teraz zobaczymy, jak to mamy z gruntem. Najwyżej mu śrucinkę dołożę na szybko, nie? Tak, 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 tak. Co tam masz? Co tam masz? Panie, łokonek? Okoń czy jazgasz? To tonek. Okonek, ale proszę pana, kłaniam się, bo pierwsza ryba ze siatki. Pierwsza ryba ze siatki. A ja bym, proszę pana, proponował w tej chwili... Dla ciebie pełna moc. Dla mnie... No zero. Jesteś zerem. Oj. Co? A nie, jakaś ryba przewaliła mi w spławik. Powiedziałem, że pławik mi się ruszył, a to patrzę, kółko się pojawiło, że wiesz, coś przepływało i w niego przywaliło. To się często zdarza, dobrze. Otwieracza jak zwykle nie wziąłem. No to jest... To jest pierwszy weekend, Wadziu. Zabezpieczny. Aha. Oj, proszę pana, branie. Delikatne przenurzenie. Delikatne. Podanie do Lewandowskiego. Tak. Ten inny to i tak nie trafi w bramkę? No idzie, a Lewandowski idzie. O kurwa, ale zjebał. Ach, proszę pana, ten wulgarny język był absolutnie tu niepotrzebny. Ale to jest cytat z kabaretu. To rozumiesz, Abelard Giza takie coś mówił. O Boże, przeklął, a my z Grzegorzem na galowo. Że tak komentator nie powinien mówić. I ja też nie powinienem, ale podałem jako przykład. Aha, no dobra, no. Niech ci będzie. No. Trzeba trochę nauczać niektórych ludzi. Proszę. Trochę tego. Wiedzy nigdy za wiele. Jezu, podstawowej rzeczy nie zrobiłem. Czego? Ja tu za wyrzucenie kapselka, ale... O, proszę pana, proszę pana, proszę pana. Pewnie znowu mały okonek. Chyba. One mogą cię tu atakować ostro. I sobie pół piwa rozlałem przez to wszystko. A, dobra. Aha. O. Sławek, weź, bo mam tą wędkę. Ja pierdo... Kurde. I pudło. Nie, wisi. Coś wisi, a ja się wypieprzyłem, zobacz. No, za dużo. No bo mówię to... Ale jechał z roli pięknie tej... Karaś. Karaś i to jaki? Jaki pan bez podbieraka, kurde, się nie ruszy tej. Daj wędkę. Karaś, proszę pana. To jest moja ryba. Co powiedziałeś? Twoja ryba, to ja się wypieprzyłem. No bo cholera akurat musiał wziąć, rozumiesz. Czekaj. O. O, proszę pana. Kurde, ale piękny, złoty. Dobra. Zrobię ci z nim zaraz zdjęcie. Panie! Cóż to za ryb? Karaś będzie pewnie, bo na karpiami... O, zobaczymy, wjechał, spadł. Nic, ale jest, proszę pana. O, sławik splątany. O, trudno. Będziesz miał co robić. Będę miał co robić. Ale jaki ładny. O, tej i u mnie sławik jedzie. Dobra, leć. Żebyś... Nie wierzę. Nie! A dlaczego nie? Ale wiesz co? Przynajmniej nie jestem bez ryby. Masz dwie konkretne ryby na koncie.
Dwie ryby. Poszły konie po betonie. Dwa piwka. Dwie ryby, dwa piwka. Ty, co będzie, jak ja ze 20 złapię? Jak złapiesz ze 20, to ja cię nie będę wiózł do chaty takiego. Koniec wycieczki, wyłaź. Uwiązany za zderzakiem, leczenie będzie. Wiesz, po co mam hak z tyłu? No. Będziesz przez całą drogę hak w gębie trzymał. Aha, no. No a co z tym wystającym hakiem, co ci ten kolega tłumaczył tam? Znaczy, wiesz co, to tak siedzimy w robocie przy śniadanku, okay, grzecznie, no, żeby nie było, to idzie od razu tu. O co chodzi z tym hakiem? Bardzo dużo z tym wystającym hakiem zależy od tego, doszliśmy my we dwóch do takiego wniosku, że czy przebijać przynętę, czy nie przebijać. Nasz wniosek jest taki, bo on mówi, że jak łapiesz, to jest, jak ryba zasz się, to jest większa szansa zacięcia, prawda? Że on zażre i od razu ma grot w gębie. No. Ale ja mu tu odbiłem piłeczkę w pewnym momencie, że dobrze, jeżeli masz do czynienia z karpiem, karp jest rybą, która zasysa przynętę. On zasysa. I w tym momencie warto mieć odkryty hak, bo jak on tylko zasz się, od razu idzie mu gdzieś w gnoty, w skórę, w coś, nie? No. I przy karpiu tak, ale jeżeli na przykład chcesz mieć do czynienia z linem. O właśnie. Jak masz do czynienia przykładowo z linem, lin ciumka. On lubi sobie smakować przynętę. Bawi się. Bawi się tym i momentami długo, po nawet 10-15 minut potrafi się bawić. A więc w tej sytuacji ten odkryty hak to jest dla ciebie strzał w kolano. Bo jeżeli on będzie sobie ciumkał, poczuje coś ostrego, to momentalnie zostanie. Poczuje żelazo, nie rośnie, nawet lekko łukuje. No I będzie kiszka, nie? O. Także doszliśmy do takiego wniosku, zależy na co się nastawiasz. Jak idziesz typowo karpiować, to dobrze, przebijaj. Aczkolwiek oni, wiesz, często te pelety, proteiny, jakieś pierdoły, to jest coś. To jest na włos, to też jest inna technika. Ale tak jak tu, to teoretycznie miałoby to sens przebijanie. Ale jeżeli siedzisz, tak jak my, klasyczne wędkarstwo bym powiedział, że liczysz na lina, karasia, może jakiś karp podejdzie, to w tym momencie zostawić odkryty hak, to w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że pozbawiasz się szansy na lina. Karaś trochę mniej, bo karaś też potrafi być żarłok, takie jak te tutaj, nie? Że od razu jedzie, nie? Jedzie. Ale jedzie, to wtedy nie możesz mieć odkryty grot, bo najwyraźniej nie robi im to różnicy. Ale w sytuacji, kiedy no byłby lin, to już się możesz z nim raczej, może nie na 100%, ale twoje szanse tak zmalały, że naprawdę ja bym se odpuścił, nie? I ci powiem, jeśli chodzi o karasia, to tam w Hiszpanii to bardzo często, bardzo kapryśnie i delikatnie one biorą. I też jakbyś miał hak, myśmy to spraktykowali właśnie tam w praktyce, że czy nawet na samą kukurydzę łowisz, ale rozumiesz, masz trzy ziarenka i jak jest ziarenko na czubku haczyka i nie wystaje, to on ci weźmie, ale wystarczy, że ci skubnie i strąci to pierwsze ziarenko, tak już brania nie będzie, zapieruny co możesz czekać, bo mu haczyk wystaje i niestety... Czyli można przy... O! Podciągnij, jedzie. Coś siedzi. Siedzi. Nie za duże. O, jak się postawił. Siedź no chyba... panie. Dobra, to ja już tylko dzisiaj będę sprzątał. Ja już tylko będę podawał piwo i sprzątał. Jak to? Coś mówiłeś o tych 20 piwach? No, właśnie. Znowu złoty karaś. Zdecydowane fajne brania. Ale czekaj, na windę go, bo... Na windę. Proszę. Pięknie, no i... A ten jest mniejszy, najmniejszy z nich. Też się z tym spotykam, że mówię, byłem na tej bolarce na żywca, miałem ładne żywcowe spławiki wrzucone, a on pływał na tym, jak wy to mówicie, bo tam się to pada. Bellyboaty. To na tym bellyboacie czy jakoś, rozumiesz, i tego wpłynął mi prawie na spławiki i rzucaj. I mu mówię, tej słuchaj, tego to jeszcze on ma prawo, rozumiesz, i tego nie wiem, czy to tam był jakiś Rumun, bo nieraz i to Hiszpany, bo oni rzadko, mało oni łowią, ale
ale też, bo on ma prawo. I dopiero Andrzej, jak się wkurzy, mówi: tej, a wezmę tego kamienia, to ja ci to prawo pokażę zaraz tutaj. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No bo to, słuchaj, on pływa od choinki tam na Bolarce, jest taka, taka specyfika, że jest bardzo mało dojść. No to on tam, gdzie nie ma dojść z brzega, zaraz pływa, to on tu, gdzie te sporadyczne dojście do wędkarza, to mu wpłynął w sławiki, bo on ma też prawo. No, mówię, no, no u nas nie ma prawa, no, bo jest określone przepisowo, że musi być w odpowiedniej odległości. No. Oj, oj, panie. Pojedzie, czy... Według mnie już dni. Siedzi, proszę bardzo. I znowu mam wstać po podbierak. Nie, na windę go weźmiesz, bo już czuję, że nie jest taki duży. Ale pięknie. Czwarty. Bo go podnosił. Ale się poobkręcał. Co? Ale się poobkręcał, ale piękne branie, piękna rybka. Proszę. Piękna rybka tam jest, kurde, zadowolnienie, rozumiesz? No dzisiaj pomianę robisz. Ty czwarty, ja nic. No. Taka sytuacja, nie? Mi się wydaje, czy ten spławik ci odjechał? Puknął teraz. Znaczy nie, on chyba ci się wydaje. Mi się też, bo on tak to z tą falą trochę tego, ale teraz miałem przed chwilą puknięcie, ale delikatne puknięcie. Nie tego. No to też się coś zmieniło, że nie te okunki, że zaraz puknął i zaraz jechał, tylko widzisz, coś tam innego się dzieje. Ale jednak lin jest, nie? No to zależy, jak się trafi też. I lin jest o tyle... Ale proszę pana, co siedzi? Proszę pana, co siedzi? Stryńszka! Powiem ci, tej to się tu nie spodziewałem, zwłaszcza z takim pięknym braniem. Szybko ją wyhaczę. Ale jaka złociuśka za... No, to są piękne ryby, słabe. U was piękne. Takich nie ma. Nie ma. Ale zobacz, no. Tak narzekałem jeszcze pół godziny temu, że tu ani płoci, ani wzdręgi nie widać nic, a tu proszę, jaka złocia. Złocia. Hop. Na spławiczek. Mówiłem, że trzeba. Ale to nie jest karaś. Leszczyk. I taki nawet fajny. Oj, dziadek. Nie, ja tak robię w Hiszpanii. Jak on się rzuca, to nie wyjeżdżasz. Rozumiesz? Za wargę, pięknie zapięty. Mówiłem, że trzeba patrzeć tu, czy coś podejdzie. Widzisz? Widzisz? I teraz będzie mi wypominał, panie. No tak było. Nie zmyślam. Tatowe, rozumiesz te, jak to się mówi. Teorie się sprawdzają troszkę. Upała! No i się wyhoczył. Ale dobra, mogę tam pójść do wody. No. Co tu filmować? Zdjęcie ci zrobię. Dobra. Mały, bo mały, ale... Mały, ale jest leszcz. No widziałem, że podniósł, ale... On jedzie. O! O! Co to, panie, że gra na hamulcu? I trzciny uciekało. O, panie! Karaś? Czy karpi? Karaś. Ale zobacz, wreszcie podlazł jakiś bliżej brzegu. I ten jest chyba taki nawet trochę bardziej okazały. Czekaj. Tak jak te pierwsze były. Do fotki, czy tak. Tych tylko o. No proszę, jaki talerzyk. Masz tu. Ty, ale jak na moje. To on zaczyna jechać. Nie, chyba wiatr. Tak, nie, jedzie, dawaj to. Dawaj to. I to jest znowu coś... Coś ładniejszego. No, odłóż tam tą wędkę, żeby był... No i znowu w trzciny. Wiedzą, gdzie uciekać, no.
Karaś. Karaś. Chciałeś złotych karasi, proszę pana. Masz złotych karasi. Szósty. Szósty. Chodź tu, misiu. I teraz zacz. Odeszły od gruntu. Pozwolisz, że wyczepię taki? Wyczepij, tego nie będę robił zaraz zakłodą i to jeszcze na siedząco rzucę, bo tu na siedząco mam wytrenowany ten rzut tym spławikiem, a tamtą później. I szósty, taki se przyjemniaczek, ale kolory to one mają przepiękne, kolory, nie? To ma... I zobacz, i teraz by wszystkie pierwsze cztery były z gruntu, a teraz piąty i szósty na spławiczek. Także przeniosły się bliżej brzegu po południu. I proszę pana, nie po tym całym swingerze, po czymś, tylko po szczytówce go wypracowałem. Obserwowałem szczytówkę i widziałem, że on szarpie. I widziałem pracę żyłki i szczytówki. I to tego małego leszczyka zdradziło. Coś tu się dzieje, proszę pana. I coś małego. Leszczyk. Leszczyk. Proszę pana, leszczyk. Zmieniłem przypon. Na przypon od Method Feder założyłem jakieś tam, nie wiem, dumbbellsy, coś, ale ten już zobacz. Zobacz. Takie leszcze się, proszę pana, łapie, a nie te pizdryki, co ty. Iwe, leszcze, łowym leszcze. I teraz mnie dojechał. Nie, to jest taki jak te rano były. Taki jak te rano były. No wiesz, to uśmiech papunia tutaj. Ale wiesz co, wyżej, że... Dobrze, wyżej dobrze. Go, bo wyżej. O. Czekaj, zmieniłem na wideo przez przypadek. A? Dobrze, możesz wypuścić. Zezwala. Tylko jeszcze aha, mu to aha. Trochę za płytko. I posz. I teraz, czekaj, jeszcze musimy jeden ten problem rozwiązać. Czekaj, gdzie mam teraz tą śrubę? Tu mam śrubę. Nie wiem, czy jeszcze ten problem istnieje, czy nie. Jaki? Przykręcę kamerę. To daj mi ręcznik, jak przykręcisz. Wytrę łapy, żebym ci coś mógł pomóc, bo takie mam myśli złe, że... Czym pomóc? Drodzy wędkarze, jeżeli macie problem, że zaczyna wam brakować zanęty na rybach, to mniej więcej dlatego. Zobaczcie skubaną. A później się dziwić, że mi zamęty na rybach brakuje, a tu mamy gościa. Sublokator. Sublokator, spadaj sublokator. No proszę. No i ucieka z powrotem. No bo wiesz, tam jest osłonięte. O! A! Poszła. A później się dziwić, że nam zanęty brakuje, hopie. O, wyjechał. No i generalnie minęło sobie kilka godzinek. I zadałbym tobie pytanie. Może być lepiej? Nie może być. Znaczy, byłoby lepiej, aby je to słońce tak nie przysmażyło. Rozumiem, bo mnie przysmażyło. I teraz mam wątpliwości, czy jestem jeszcze w Hiszpanii, czy już w Polsce. Niestety to Polska dzisiaj tak nam dowaliło temperaturą. Jest ponad 30 stopni. Cały czas wali słońce. No i niestety musimy dzisiaj kończyć, bo mysz wpierdzieliła nam resztki. Zanęty chyba. O. Ale było fajnie, połapałeś 7 karasi, 7 leszczy, czegoś. Niestety zmuciłeś mi dupę, aż miło. Ale niechcący. Ale masz branie znowu. No ja niechcący, no. I teraz. Ale generalnie rozbija się w tym momencie o to,
że bardzo ładnie połapałeś, ale czego mnie to nauczyło? Jesteśmy tak blisko siebie, na jednym stanowisku w zasadzie. Ja łapałem trochę dalej, ty trochę bliżej i co się okazuje? Te same zanęty, te same przynęty, wszystko dokładnie tak samo zmontowane, tak samo tak samo, wszystko, kompletnie. I on ciągnie rybę za rybą w tamtym miejscu, a kawałek dalej nic. I ja wpadłem na taki wniosek, że dużo zależy od tego, gdzie siedzisz. Dużo, na pewno dużo. Tu jakbym się przy tej okazji zażartował, to po prostu twarz moja budziła większe zaufanie u ryb. No, dobra, tam już kij z nim, rozumiesz. Albo weźmie, albo nie weźmie. No i po prostu dużo, no, troszkę mają inną ścieżkę czy coś tam i tam wchodziły, tam brały, a gdziekolwiek indziej rzucisz, nic i już. No tak bywa. Czyli nie zanęta, tylko czasami miejsce. Czasami miejsce, szczęście i nawet tutaj umiejętności, jak będziesz rzucał nie w te miejsce, no to ci umiejętności też nie pomogą, bo jak po prostu nie będzie ryby, to nie będzie ryby. No niestety. Dokładnie, taki wniosek, że trzeba trafić, gdzie one są po prostu. Tak. Dobrze je znaleźć. Ale teraz jedyne, co my możemy trafić, to już na urlop. Także tak. Do następnego i do zobaczenia po urlopie. Adios. Adios. A few moments later. Karaś? Chyba Karaś. Znowu Karaś? Mhm. Dopiero co się pożegnałeś do tej kamerki i już Karaś? 8. 8. I na tym zakończmy. Kończ waść. Wstydu oszczędź. Na tym proszę sobie go wyczepić. Ładny jest. I na tym kończmy tą nierówną walkę, bo dałeś mi popysku i to ostro. Ale nie chcąc.